I think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Liliana Silis, a na waszych ekranach gra Genshin Impact. No i lecimy, pierwszy filmik z kamerką. Jak to wyjdzie? Nie mam pojęcia, jestem tego mega ciekawa. A lecimy z tłumaczeniem fabuły głównej, Fontaine, akt drugi, As Light Rain Falls Without Reasons, z pierwszym questem, pierwszym zadaniem, pierwszym ogólnie wszystkim. I przywitanie dosyć śmieszne, bo z takim dzieciakiem, który ukrywa się za żywopłotem i stoi w jakichś kurde kwiatkach. Bo odrodziłam się trochę dalej i nagle patrzę, szukam jakiegoś ławeczki, widoku, czegokolwiek i nagle widzę dziecko. Dziecko w kwiatach i mówię, to będzie to. I dopiero chwilę temu zobaczyłam, że on się bawi w chowanego. Dobra, słodziak, ale lecimy bez tego dzieciaka na fabułę główną. Boże, jak tu ekskluzywnie, normalnie, patrzcie, te płotek, żeby tu plebs nie wchodził, czy co, kurde, ekskluzywnie. Przyjeżdżałam tu z ojcem kilka razy, gdy byłam mała, ale gdy dorastałam, przestałam tutaj tak często jadać. Mam nadzieję, że jedzenie tutaj będzie wam odpowiadać. O, nie martw się, dawno nie jedliśmy w takim hotelu. Paimon już się ekscytuje. O, no okej. W takim razie złożę dla nas zamówienie. Proszę tutaj chwilę poczekać. O, wszystko wygląda tak dobrze. Mieszkańcy Fontaine z pewnością wiedzą, jak się cieszyć życiem. Oczywiście, że tak. Śmiało, spróbuj tego, co lubisz. Jeśli jedzenie będzie dobre, następnym razem dokonam rezerwacji grupowej na resztę Spinad i Rasula. A jeśli nie będzie dobre? No cóż, w takim razie przyprowadzę wszystkich chociaż tylko po jednym daniu na stół. Z pewnością masz swój własny sposób na robienie rzeczy. O, nazwaliśmy to pożegnalnym posiłkiem, ale możemy także traktować tę ucztę jako zwycięstwo, prawda? W końcu właśnie wygraliśmy sprawę. Z pewnością warto to uczcić, przyjemnie się z tobą pracowało. Ach, no prawda, prawda. No w takim razie, szefie, mamy jeszcze dwa zamówienia. Ach, powiem, on nie oznacza, że musisz zamówić jeszcze więcej jedzenia. Skoro mowa o przypadkach, czy myślisz, że sprawca seryjnych zaginięć zostanie wkrótce złapany, skoro to wszystko się wydarzyło? Z pewnością zrobiliśmy duży krok naprzód, ale myślę, że to wszystko. Wiemy, że istnieje organizacja, która chce rozwiązać te młode kobiety, ale nadal nie wiemy, co im tak naprawdę chodzi. Gdyby to nie wydarzyło się na naszych oczach, Paimon nigdy by nie uwierzyła, że można tak rozpuścić człowieka. O, prawda? Jednak to właśnie dlatego, że była to tak niedorzeczna koncepcja, śledztwo nie mogło wcześniej posunąć się do przodu. O, gdyby tylko ten facet mógł dokończyć mówić. Byliśmy tak blisko, że usłyszeliśmy, kto za tym stoi. Podczas takich dochodzeń nawet najmniejszy krok może wydawać się ziejącą przepaścią, jeśli zostanie odcięty ślad wskazówek. Szczerze mówiąc, nie pokładam wielkich nadziei w dalszych działaniach władz. O, to nie tak, że nie wierzę w ich możliwości. Po prostu w niektórych sprawach potrzebna jest inna perspektywa. Łatwo jest strzec się pojedynczej, wąskiej perspektywy i oszukiwać ją. Aby nastąpił przełom, w takich momentach konieczna jest zmiana myślenia. Właśnie dlatego istnieje Spinad i Rasula. Ci wysocy ludzie nie są wszechwiedzący. Po to istniejemy, żeby przedostać się przez szczeliny, przez które wpada brud, gdzie zawodzi ich zegarek. Właśnie tego rodzaju problem rozwiązujemy. Aha, wygląda na to, że Paimon myślała, że wszystko jest prostsze niż jest w rzeczywistości. Ech, w porządku. Cóż, to miał być pożegnalny posiłek, więc wątpię, czy jesteś dalej zainteresowany tym biznesem, co? Porozmawiajmy o czymś innym. Na przykład, jakie są twoje plany na przyszłość? Chcieliśmy zapytać Hydro Archona o pewne informacje, jednak nie mieliśmy zbyt wielu okazji, aby to zrobić. To prawda. Po zakończeniu procesu nie mieliśmy okazji z nią porozmawiać. Tak czy inaczej, nie wydawało mi się odpowiednim czasem ani miejscem na zrobienie tego. Rozumiem. Zatem twoim głównym celem, który jak dotąd został udaremniony, była rozmowa z Hydro Archonem. Słyszałam, że na spotkanie z Lady Furiną jest długa kolejka ludzi. Podejrzewam, że będziesz czekać dość długo, biorąc pod uwagę, że dzisiaj przegapiłeś swoją szansę.
Ta, słyszeliśmy, że jest dość popularna tutaj w Fontaine i że bardzo ciężko znaleźć dla niej czas. No cóż, czy rozważasz jakieś bardziej unikalne sposoby? Może nawet metody o, powiedzmy, wątpliwej legalności? Zgadnij, że to dla ciebie szef z Pina Tirasola. Pełna szkicownych pomysłów. Co miałaś na myśli? Cóż, jednym ze sposobów było infiltrowanie trupy teatralnej w operze, tylko po to, by porzucić swój występ w kulminacyjnym momencie sztuki i poprosić o rozmowę z nią po przedstawieniu. Jestem pewna, że Lady Fulina z niecierpliwością czekała na zakończenie i zgodziłaby się, aby dokończyć oglądanie sztuki, nie sądzisz? Czy mogłabyś zaproponować coś bardziej praktycznego? Ten plan wydaje się dość trudny do zrealizowania. Musielibyśmy nauczyć się grać, a aktorstwo jest naprawdę trudne. W porządku. Oto kolejny pomysł. Znajdź sposób, aby ukryć się pod jej łóżkiem. Następnie obudź ją w środku nocy i zażądaj odpowiedzi. Nie pozwól jej ponownie zasnąć, dopóki nie odpowie na wszystkie twoje pytania. Mogę osobiście zaświadczyć, że ten sposób działa. Kiedy jestem śpiąca, zrobię wszystko, ile w końcu będę mogła się wyspać. To mogłoby zadziałać, ale tak naprawdę nie jest to problemem. Problem w tym, że nie chcemy dać się aresztować. A, no tak, słuszna uwaga. Przełączyłam tę część. Właśnie myślałam o wykorzystaniu pragnienia snu. Jak można przełożyć coś tak ważnego? No, dobra, koniec z żartami. Być może mógłbyś... nie wiem, przerwać, kiedy ona ma swoją przerwę? Rzeczywiście, pokonałeś ją w sądzie, oczyszczając jej obywateli z fałszywych oskarżeń. Fałszywych oskarżeń, które prawie osobiście podtrzymała. Wyobrażam sobie, że jest jej wstyd z powodu całej tej sytuacji. Masz na myśli, że jeśli złapiemy ją na przerwie, może będzie zbyt zawstydzona, żeby odmówić? No w sumie to ma jakiś sens. Warto spróbować. Może spróbujemy po tym posiłku? No wiesz, kuj żelazo, póki gorące i w ogóle... Co? Paimon, wybiłaś moją fontę? Co? Czy to był twój napój? Przepraszam za to. Paimon nie zwracała na to szczególnej uwagi, a kubek tuż obok mnie. Chcesz zamówić kolejny? Nie, wszystko w porządku. Już prawie skończyliśmy. W porządku? No, szczerze mówiąc, Paimon i tak nie polecałaby fonty. Smakuje trochę słono i obrzydliwie. Mogę się z tym zgodzić. Mój napój też tak smakował. Czy tak jest? No cóż, w takim razie będziemy musieli umieścić fontę na czarnej liście. Jeśli wszyscy skończymy jeść, to ja pójdę zapłacić. Tak, jesteśmy najedzeni. Dziękuję za poczęstunek, Navio. O, więc Paimon jest teraz taka pełna. Ledwo może się już unosić w powietrzu. Wiesz, mogłabyś spróbować chodzić. Nie, te byłoby takie... normalne. Wiesz, tak jak ty. Okej. Jeśli chodzi o wydatki w tym miesiącu, pozostaje norma. Hej, Navia, co tam robisz? O, nic. To był tylko posiłek, wiesz. Nic, czego Spina di Rosula nie jest w stanie pokryć. No, to był dość drogi posiłek, a wszystko dzięki Paimon. Przygotujmy się na ponowne spotkanie z Hydra Erhonem. Żegnaj, Navio! Ach, to pożegnania, ha? Cóż, jeśli napotkasz jakiekolwiek inne problemy w Fontaine, zawsze możesz spotkać się ze Spina di Rosula. Potraktuję twoją prośbę najwyższym priorytetem. W każdym razie, życzę spokojnej żeglugi. Do zobaczenia, partnerze. Do zobaczenia! Wow, ej, patrzcie normalnie na animacji i dali nam, że rozpoczęliśmy chapter. Tego się nie spodziewałam. Coś nowego, lekkie zmiany w gęszynie. Jezu, lecimy do opery. Nie ma już wielu ludzi w okolicy. Wygląda na to, że łódź, którą popłynęliśmy do Erinice, mogła być ostatnią. Ha? Wygląda na to, że znów to wróciliśmy. Ha? Trawalerze, czy znów słyszysz jakieś głosy? Tak, jest wyraźniej niż w ciągu dnia. No to trochę straszne. Jesteś pewien, że nie chcemy wrócić rano? Hej,
Ej, dlaczego wciąż do niego zmierzasz? Może w wodzie jest coś paskudnego? Czuję silne emocje. Rzeczy są... stają się trochę niewyraźne. Co? Poczekaj, Paimon słyszy głos. Czy on woła Vashera, prawda? Hej, Travelerze, przestań! Nie idź! No, obudź się! Gdzie ja jestem? Vasher! Czy to ty? Mój drogi Vasher? Nie, czekaj. Wydajesz się być kimś innym. Znasz Vashera? Czy wiesz, gdzie jest moja miłość? Obawiam się, że nie. Przepraszam, kim jesteś? Jestem... Czekaj. Kim ja jestem? Bardzo mi przykro. Obawiam się, że nie wiem. Mam wrażenie, że moje wspomnienia zostały zmyte niczym powódź. Tak wiele fragmentów rozpłynęło się wśród przypływu i nigdy nie można ich było odzyskać. Ile straciłam? Ile rzeczy, które kiedyś ceniłam na lądzie, zapomniałam? Byłaś kiedyś człowiekiem? Tak, kiedyś byłam człowiekiem, ale teraz jestem jedynie świadomością kogoś, kto utracił swoją formę. Utraciłaś swoją formę. Ja też nie wiem, jak to się stało, że taka jestem. Pamiętam tylko mgliście, że zostałam pokryta jasno-niebieską wodą, a potem wszystko pociemniało. Jasno-niebieska woda. Czy to mogło być... Czy mogła to być jedna z dziewcząt, które zostały porwane? Ach, pamiętam też, że było w wielu miejscach. Kochałam przygody, uwielbiałam odkrywać miejsca pełne niebezpieczeństw. Nieważne, dokąd pojechałam, Vasher poszedł za mną. Wiedziałam, jak bardzo mnie kochał i ja też kochałam go równie mocno. Ale teraz nie możemy już do tego wrócić. Ból takiego rozstania, nigdy nie widziałam, jak ciężki może być. Więc chcesz, żebym go znalazł? Nie, nasze spotkanie nie ma już żadnego znaczenia. Nie mamy możliwości stworzenia nowych wspomnień. Myśl o mnie nie daje mu ratunku, więc niech leży zapomniana pod wodami. Jeśli spotkasz Vashera, powiedz mu, żeby mnie nie szukał. Powiedz mu, żeby ruszył dalej. To jedyna rzecz, którą wciąż pamiętam. Myślę, że będzie mu trudno o tobie zapomnieć. Być może tak jest. Gdy zanurzyłam się w wodzie i straciłam przytomność, zobaczyłam Vashera nad powierzchnią. Jego oczy były pełne smutku i tęsknoty. Gdybym tylko mogła go pocieszyć, powiedzieć mu, że nie cierpię. Rzeczywiście poczułam wtedy wielkie ciepło. To znaczy, Vasher był świadkiem waszego rozstania? Tak to nazywasz? Rozstania? Jeśli już uważam to za trochę... uwolnienie. Nie było to ani strachu, ani szaleństwa. Jedynie niekończącym się spokojem, jak nieruchoma powierzchnia wody. Mogłabym to porównać do spragnionej osoby, która po raz pierwszy pije wodę i dopiero wtedy widzi, jak długo żyła w świecie niekończonego się niedostatku i niepokoju. Wygląda na to, że po rozpuszczeniu ciała pewna miara świadomości wciąż pozostaje. Chyba słyszę twojego towarzysza. Myślę, że już czas, żebyś sobie poszedł. Czy to Paimon? Ach tak, zastanawiam się, ile czasu minęło w rzeczywistości. Zatem żegnaj. Cieszę się, że mogłeś wyczuć moją obecność. Pamiętaj, jeśli zobaczysz Vashera, powiedz mu, żeby mnie więcej nie szukał. Obudź się! No, pospiesz się! Na! Nawia ma przewagę liczebną! Demoiselle, uważaj! Dobry Boże, to cała armia strażników! Szybko, teraz mamy szansę!
Powinnam ci podziękować za pożyczenie nam swojej pomocy, Chlorine. Ale zanim to zrobię, czy mogłabyś wyjaśnić, jak udało ci się tu pojawić? Ja poszłam za tobą. Wydawało mi się, że ostatnio niebezpieczeństwo podąża za tobą coraz bliżej. Uważam, że śledzenie kogoś bez jego wiedzy nazywa się prześladowaniem, prawda? Ostatnim życzeniem pana Kalasa było zapewnienie mi bezpieczeństwa i nie zawiodę jego zaufania. Zrobiłby to samo, gdyby żył dzisiaj. Nie mów o moim ojcu! Przepraszam, demoiselle. Nie byłem wystarczająco silny. Dziękuję za pomoc, pani Chlorine. Ale proszę zwrócić uwagę na swój sposób mówienia. Wierzę, że wszyscy chcielibyśmy uniknąć niepotrzebnej krzywdy emocjonalnej. Przepraszam, ja nie wzięłam pod uwagę twoich uczuć. Nieważne. Co jeszcze wiesz? Jak doszłaś do wniosku, że będę w śmiertelnym niebezpieczeństwie? Wątpię, czy wiem dużo więcej od ciebie, ale wierzę, że sprawca seryjnych zaginięć jest bardzo potężny. Twój dzisiejszy występ prawie na pewno przyciągnie ich uwagę. Jestem pewna, że o mnie wiedzieli. Szczerze mówiąc, jestem zszokowana, że tak długo zajęło im wystąpienie przeciwko mnie. A co z tymi strażnikami mechanicznymi? Myślałam, że tylko ci związani z Mission Gardinage mogą mnie kontrolować. Żaden z tych robotów nie ma numerów seryjnych. Przed chwilą na pewno to sprawdziłam. To nie one służą władzą do egzekwowania prawa. Mogę jedynie stwierdzić, że jakaś potężna lub zamożna partia musiała zdobyć je nielegalnymi środkami, wykorzystując je jako swego rodzaju prywatną siłę roboczą. A co w takim razie chcesz powiedzieć, że są spoza Ligi Spina di Rosula? Tak, bądź ostrożna i nie działaj pochopnie. Będę kontynuować dochodzenie bez względu na wszystko. Wydobędziemy prawdę na światło dzienne. To prawdziwe ostatnie życzenie mojego ojca. Niezależnie od tego, dziękuję za dzisiejszą pomoc, Chlorine. Ale jeśli będziesz miała jakiś pomysł, najpierw mi o tym powiedz. Nie bardzo lubię, gdy ktoś mnie śledzi. Nie sądzę, że w najbliższym czasie zaatakują ponownie, więc przestanę cię śledzić. Dobrego wieczora wszystkim. Jasne. To chyba najlepsza wiadomość, jaką dzisiaj otrzymaliśmy. Demoiselle, sądzę, że pani Chlorine była z tobą szczera. Gdybyśmy spróbowali, moglibyśmy spróbować trochę odmrozić stosunki. Wiem, ja tylko... No, ona jest... Co się stało? Kto to był? Dzięki Bogu! Bo ja myślała, że już po nas! Ci mechaniczni strażnicy pojawili się znikąd, kiedy byłeś nieprzytomny, a Navia i jej gang nas uratowali! O, był też mistrz pojedynków o imieniu Chlorine, który też przybyła, żeby nas uratować. Tam mieliśmy szczęście, inaczej Paimon prawdopodobnie nie mogłaby ich pokonać. O, więc jesteś teraz wojownikiem, Paimon? No dziękuję za ratunek, Navio. O, daj spokój. Zapomnij o tych wszystkich uprzejmych rozmowach. To nie był tak naprawdę posiłek pożegnalny, jak tam jedliśmy. No w każdym razie nie dla mnie. Prawdę mówiąc, mam nadzieję, że w każdy wspólny posiłek będzie ucztą zwycięstwa. W związku z tym, nadal jesteśmy partnerami. Nie musisz mi dziękować. Minie 50 lat, zanim dorównam wspaniałomyślności, demoiselle. Gdybym to był ja, już dawno dołączyłbym do Spina di Rosula ze względu na jej dobrą wolę. Dobra, wy dwoje już wystarczy. Właściwie, Navio, skąd wiedziałaś, że jesteśmy w niebezpieczeństwie? Z pewnością pojawiłaś się w ostatniej chwili. No cóż, szczerze mówiąc, to ty nas ostrzegłeś, Paimon. Ha? Naprawdę? Paimon w jakiś sposób przyczyniła się do tego? Paimon jest jeszcze bardziej niesamowita niż myślała. Tak, wszystko dzięki temu, że przez pomyłkę wzięłaś ode mnie tego drinka. Ha? No a w czym to pomogło? Kiedy się rozstaliśmy, wracałam do jednej z naszych baz, gdy nagle pomyślałam o tym, co powiedziałaś. Że Fonta smakowała trochę słono i obrzydliwie. Czekaj, masz na myśli to, że... Też wydawało mi się, że smakuje dziwnie, ale nie byłem pewien. Fonta występuje tylko w słodkich smakach, więc jak mogła mieć słony smak? O ile pamiętam, kolor napoju również był nieco inny. A więc Fonta została zalana wodą z pierwotnego morza? Tak, gdybyś nie wypił za mnie tego kielicha... Spina di Rosula przygotuje dla ciebie najwspanialsze nagrody, gdy mówimy o uratowaniu naszego szefa. Ha? Naprawdę?
Na szczęście Paimon żadne z nas nie jest z Fontaine. Inaczej bylibyśmy... Wysłałam ludzi do hotelu The Board, żeby to sprawdzili, ale ktokolwiek to zrobił nie zostawił żadnego śladu. Wtedy zorientowałam się, że możesz być w niebezpieczeństwie i pospieszyłam tutaj tak szybko, jak tylko mogłam. Ale dlaczego mieliby ścigać także nas? Jedyne, co zrobiliśmy, to broniliśmy Liniego w sądzie i pomogliśmy oczyścić jego imię. Ach, teraz też jesteśmy wplątani w ten bałagan, co? No cóż, udaremniłeś plan, z którego prawdopodobnie byli bardzo dumni i przy okazji prawie zyskałeś swoją nową sławę. Skoro o tym mowa, czy wydarzyło się coś dziwnego, kiedy wypiłeś wodę z pierwotnego morza? Cóż, to nie może być przypadek, że Traveler właśnie teraz zemdlał. On powiedział, że znów słyszał jakiś głos wołający Vashera. O, i tym razem Paimon też to słyszała, ale było to naprawdę słabo. Czy zatem ta sytuacja ma związek z pierwotną wodą z morza? Zdaniem Liniego zdolność słyszenia takich głosów ma związek z wrażliwością na element Hydro. Czy to oznacza, że pierwotna woda z morza zwiększa czyjąś wrażliwość na Hydro, gdy jest używana na ludziach spoza Fontaine? Szczerze mówiąc, nie brzmi to zbyt źle. Zdobyłem też trochę nowych informacji. Nowych informacji? Kiedy byłeś na zewnątrz, było ci zimno? Cóż, posłuchajmy, okej? Głos Fontaine nie należał do jednej z zaginionych kobiet. Świadkiem jej rozpuszczenia była osoba o imieniu Vasher. O! To jest mega ważne! Opowiadasz wszystkim o tym, co się wydarzyło, gdy byłeś podłączony do świadomości Oceanida. Vasher. No to imię nic mi nie mówi, ale przypuszczam, że ostatnio nie występował jako świadek w sądzie. Ponieważ widział, jak ta młoda kobieta się rozpuszcza, był przynajmniej na miejscu zbrodni. Ale nigdy nie złożył zeznań ani żadnych informacji na temat ludzi rozpuszczających się w wodzie pierwotnego morza. Czy może coś mu groziło? Jeśli on nadal żyje, powinniśmy spróbować go poszukać. Tak, dziękuję. To rzeczywiście bardzo ważna informacja. Będziemy kontynuować to dochodzenie. W porządku, partnerze. Więc mówiąc my, masz na myśli także nas, co? O, masz na myśli, pomożesz nam w dochodzeniu? A poza tym jesteśmy w tym teraz, czy nam się to podoba, czy nie. Nie pozwolisz tak łatwo odpuścić tym ludziom, którzy wybrali nas na cel, prawda, Travelerze? Zadzieranie z nami będzie ich kosztować. To okaże się ich największym błędem. Demoiselle, postaraj się nie wyglądać na tak zadowoloną. W końcu jesteś twarzą Spina di Rosula. Ach, mówisz za dużo. Cóż, w takim razie wróćmy do jednej z naszych baz, dobrze? Zorganizuję dla ciebie zakwaterowanie. Mam też pewne plany do omówienia i mam nadzieję, że możemy pogłębić nasze więzi jako partnerzy. Ale myślę, że będziemy to robić krok po kroku. Nie martwcie się, wy dwoje. Dzięki nam, nasza baza jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Ulala, lecimy na... achievement. Lecimy na chatę do Navi. A to jest tu. Myślałam, że to jest to podziemie jakieś. Okej. Okay. A może to będzie w podziemiu? Jest tutaj tuż przed nami, ale... upewnijmy się, że nie jesteśmy śledzeni jako pierwsi. Czuwałem, demoiselle. Jak dotąd nie zauważyłam nikogo podejrzanego. Bardzo dobrze, ale na razie nie traćmy czujności. Znajdę pokoje dla naszych szanownych gości. Dziękujemy, Luz. A teraz kontynuujmy, Travelerze. To się tak otwiera? Aha, myślałam, że to będzie coś jak... Jezu, naprawdę idziemy w te katakumby, no nie mogę. Jezu, czemu ona mieszka w jakiś... kurde... w katakumbach. Myślałam, że to jest tylko sierociniec. Nie, sierociniec chyba był w... Ej, nie, to w Honkaju sierociniec był taką super wyrąbaną willą. Nie, no, ale Lini też mieszka w jakimś takim, że się tak wchodzi. Nawet nie wiem, czy to nie jest to samo... Nie, dobra, muszę to potem wystarkować, gdzie oni mieszkają. W każdym razie... Nie, ale w sumie Arleciny nie pozostawiały tutaj sierot w takim burdello chyba. W każdym razie lecimy do Navi. Ej, jak fajnie siedzi. Gościu. Chociaż w sumie to też są jakieś dzieci. Nie, no to nie może być sierociniec. Nie uwierzę w to. To są takie, wiecie... Jak w Arcane. Miasto pod ziemię, gorszy sort ludzi. Jezu. Gdzie tu się idzie? Ale to raczej... Jezu, myślałam, że to się... To jest stolik? Tak, myślałam, że to jest taka...
że tu się ludzi ścina, albo taki ten do rozcinania ofiar, do sekcji. Więc to jest twoja baza? No nie do końca tak, jak sobie wyobrażała Paimon. Twoje zakwaterowanie zostało zorganizowane. W obecnych okolicznościach mogę śmiało powiedzieć, że to najlepsze, co mamy. Dziękuję. No cóż, to tyle, jeśli chodzi o moje oczekiwania. Cóż, ostatnio nasze fundusze były trochę ograniczone. W końcu nie pozwalamy na nielegalne i nieetyczne spekulacje. Tak naprawdę nasze fundusze często pochodzą od obywateli, którzy nas wspierają. Wygląda na to, że dla wszystkich nadeszły ciężkie czasy, ale jeśli masz wsparcie ludzi, to naprawdę brzmi, jakby było warto. Szczerze mówiąc, nasza sytuacja finansowa była znacznie lepsza, gdy kilka lat temu rządził mój ojciec. Obawiam się, że nie jestem mu w ogóle równa. Twój ojciec był poprzednim szefem Spina di Rosula, prawda? Jaki on był? Demoiselle, jeśli pozwolisz nam to wyjaśnić. Nie, wyjaśnię to sama. Chyba nie mogłabym wiecznie uciekać od tego tematu i mam nadzieję, że jako partnerzy zrozumieją te kwestie. Mój ojciec miał na imię Kalas. Tak, ten sam, którego nazywają niewiernym Kalasem. 3 lata temu został oskarżony o zamordowanie własnego przyjaciela, ale w obronie swojego honoru wybrał pojedynek zamiast stanąć przed sądem. Zginął na okręgu pojedynków. O nie... Ale ja nie wierzę, że mój ojciec był mordercą. Jestem pewna, że był niewinny. Wierzyłam wówczas, że jeśli tylko stanie przed sądem i zostanie należycie zbadany, wydarzy się coś złego, co udowodni jego niewinność. Ale co dziwne, nie tylko sam poprosił o pojedynek, ale krążą także plotki, że nawet po poważnej kontuzji do tego stopnia, że można go było uznać za przegranego pojedynku, nie poddał się, zdecydowany umrzeć na arenie. 3 lata później nadal nie rozumiem, dlaczego to zrobił. Jak mógłby chronić swój honor, skoro nie żyje? W każdym razie stracił szansę na swoją obronę. Wydaje się to dość dziwne. Czy masz jakieś wskazówki, dlaczego to zrobił? Najbliższa informacja, jaką posiadam, to to, że mój ojciec w chwili swojej śmierci prowadził dochodzenie w sprawie seryjnych zaginięć. A, więc dlatego tak bardzo chcesz dotrzeć do sedna tej sprawy? Zgadza się. Próbowałam także zbadać morderstwo, w które zamieszany był mój ojciec, ale w niezliczonych przeglądach akt śledztwa nie znalazłam ani jednej nowej wskazówki. Uważam jednak, że jeśli sprawa morderstwa ma związek ze sprawcami tych zaginięć, to oni muszą coś wiedzieć. Muszę wiedzieć, co się naprawdę wydarzyło. Czy mój ojciec był zmuszany? Czy mój ojciec był oprawcą? Nawet jeśli naprawdę zabił swojego przyjaciela, muszę poznać tą prawdę. Ach, gdyby tylko był ze mną bardziej otwarty, kiedy jeszcze żył. Ukrywał nawet fakt, że moja mama zmarła w wyniku komplikacji przy porodzie. A teraz jestem tutaj i badam jego śmierć. Jesteś naprawdę okropny, co tato? Szukasz prawdy dla dobra swojej rodziny. Wiesz, jesteśmy pod tym względem całkiem podobni. Demoiselle, proszę, jeśli mogę coś zrobić, cokolwiek... Ja też nigdy nie uwierzę, że mistrz Kalas kogokolwiek zamordował. Nie ma nikogo, kogo szanuję bardziej niż was we dwoje, demoiselle. Mistrz Kalas zrobił w życiu wiele dobrego, a jednak wystarczyła jedna sprawa o morderstwo, aby został nazwany Kalasem niewiernym. Nawet liczba naszych zwolenników znacznie spadła z powodu tego incydentu, stąd też nasze obecne napięcie finansowe. Czekaj, gdyby Kalas był takim dobrym człowiekiem, czy ludzie nie byliby chociaż trochę podejrzliwi, gdy został oskarżony? Nie, może ludzie po prostu lubią takiego rodzaju dramaty. Tak naprawdę nie jest to coś ekskluzywnego dla mieszkańców Fontaine. Wszyscy tacy są. Ludzie uwielbiają patrzeć, jak zło odkrywa nowy rozdział, ale równie dobrze lubią patrzeć, jak dobrzy ludzie wpadają w otchłań z powodu jednej wpadki. Ale jak mogliby... Nieważne. Jeśli Kalas rzeczywiście został fałszywie oskarżony, musimy odkryć prawdę. Nie zasłużył na to, żeby to go spotkało. Jest jeszcze jedna rzecz. Przeciwnikiem mistrzem Kalasa w pojedynku była pani Clorin. O? Ona? Czy to nie jest tak samo dobre, jak stwierdzenie, że to ona go zabiła? Nie dziwnego, że nastrój między wami był trochę dziwny. Tak, to nie jest coś, co można po prostu odpuścić i ruszyć dalej. Pani Clorin zawsze kładła duży nacisk na honorowy charakter pojedynku. Jeśli jej przeciwnik nie ustąpi, ona również nie przestanie.
Znała wcześniej mistrza Kalasa i bardzo go szanowała, ale widząc, jak zdecydowanie zachowywał się na arenie, mogła dokonać tylko jednego wyboru. To nie tak, że w ogóle jej nie rozumiem, ale ja... no po prostu jeszcze nie mogę sobie z tym poradzić. Nie martw się, Navio. Paimon wie, co czujesz. Nie musisz się do tego zmuszać. Później pani Cloren powiedziała nam, że na początku pojedynku mistrz Kalas poprosił ją, aby zapewniła bezpieczeństwo demoiselle Navi. To oznacza, że miał zamiar zginąć w tym pojedynku. No tak, takie jest również nasze zdanie. Ach, tato, co za szaleństwo skłoniło cię do poproszenia osoby, która cię zabiła, aby się mną zaopiekowała? W każdym razie w porządku. Właśnie tą informację chciałam się z wami podzielić. Nawet jeśli pod koniec brzmiało to tak, jakbym po prostu narzekała. Nie, z porządku, Navio. Rozumiem, jakie to dla ciebie ważne. Dziękuję. Wy dwoje powinniście iść odpocząć. W końcu to był niezły dzień. Tak, Paimon, wszystko boli. Proszę, zrelaksuj się i prześpij. Zapewnimy ci spokojny wypoczynek. Okej, co? Tu? Na chatę? Na chatę. Cześć, Silver. Spokojna noc mija pod ochroną Spina di Rosula. O, Paimon spała tak dobrze. To miejsce wydaje się niemal zbyt bezpieczne. Ha? Navia? Gdzie poszła pozostała dwójka? Wysłałam ich z powrotem do Poison. To miejsce pochodzenia Spina di Rosula i tu mamy naszą siedzibę. W tej chwili nie mają tu zbyt wiele do roboty. Paimon ma wrażenie, że po prostu próbujesz ich zdjąć ze swoich pleców. Ale nieważne. Kiedy wróciłaś? Czekałaś tu przez cały czas? Nie, właśnie wróciłam po pewnym czasie wyjścia. Wczoraj przeprowadziłam pewne dochodzenie w sprawie tego nazwiska Vashera. Czekaj, więc w ogóle nie spałaś? Jak mogłabym to zrobić, skoro pojawiły się takie istotne dowody? Chyba Paimon nie mówiła teraz w imieniu wszystkich, co? Niestety, wydaje mi się, że ta nazwa została wymazana z istnienia. Wygląda na to, że nigdzie nie ma jej odpowiednika. Podejrzewam, że stojący za tym ludzie podjęli już kroki, by utrudnić śledztwo pod tym kątem, ale to dowodzi, że ten Vashera jest kluczowym świadkiem zdarzenia. Czy to jednak oznacza, że jest już za późno? Nie, jest jeden promyk nadziei, jedno miejsce w Fontaine, które prawie nie da się zagrozić bez względu na to, jak bardzo byśmy tego chcieli. I to jest jego archiwum prowadzone przez prezesa Sądu Najwyższego Nuvileta. Miejsce, w którym przechowywane są szczególne akta wszystkich spraw sprzed ostatnich lat. Jeśli ten oceanit, którego spotkałeś, jest jedną z młodych kobiet, które niedawno zaginęły, powinniśmy znaleźć tam pewne powiązane informacje. Zatem Nuvilet prowadzi archiwum akt spraw? Domyślam się, że to dla ciebie pracowity prezes Sądu Najwyższego. W takim razie chodźmy z nim porozmawiać, dobrze? Nie idziesz z nami, Navio? Zmęczyłaś się? Nie, to nic. Chodźmy do szanownego prezesa Sądu Najwyższego. I to tu się kończy akt pierwszy, szczerze? Nie wiem, czy mi się wydaje, że on był krótki, czy on był krótki? Znaczy akt, Boże, ta część aktu drugiego, czy ona była krótka, czy to moje wrażenie? Nie wiem, zobaczymy, ile też mi wyszło materiału, jak to wyjdzie w montażu, wiecie, wink wink. W każdym bądź razie, to by było na tyle, zakończyliśmy pierwszy quest drugiego aktu w fabuły Fontaine. I to by było na tyle. Spina di Rosula trochę się dowiedzieliśmy na temat Navi, poznaliśmy ją. I jednak nie opuszcza nas Navia w fabule, a nawet powiedziałabym, że się rozkręca. No i co? Do zobaczenia, kochani, w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że to tłumaczenie wam się podobało i do zobaczenia w następnych. Pa, pa!